duża eksplozywność, trochę krzyku, dużo siły włożone w trening. Medialnie niektórzy przychodzą, pomachają i kończą. Tu widzę troszeczkę energii. Zostawiłeś na scenie. No dzisiaj musiałem trochę się jeszcze bujnąć. To będzie moja jednostka treningowa. Czyli dzisiaj już odpoczywasz. Peja Sweet Noise, czapki z Daszkiem, to nie jest przypadek. Znaczy, czapka jest przypadkiem tak naprawdę, ale kawałek, który nakręca, musiał być. Powiedz mi, jak te ostatnie dni będą wyglądały, bo niektórzy zawodnicy jeszcze coś tam sobie doszlifowują, niektórzy odpoczywają, regenerują się, koncentrują. Jak będzie wyglądało to u Łukasza Kopery na 4 dni przed najważniejszą walką w twoim życiu, tak chyba trzeba powiedzieć. Cała robota zrobiona tak naprawdę, to co miałem wykonać, wykonałem. Teraz łapiemy świeżość i wycinamy ostatnie kilogramy. Powiedziałeś wczoraj w programie Puncher na Polsacie Sport, że te dwa ostatnie bardzo ciężko przepracowane przez ciebie lata zrobiły robotę, dlatego możesz być w tym miejscu, w którym jesteś, czyli zaraz możesz być na szczycie kategorii lekkiej Federacji PEN. Gdybyś miał się cofnąć przez te dwa lata, wiedziałeś, że to będzie tak trudny czas, tak owocny czas? Czas dobry dla ciebie sportowo, trzeba przyznać. Tak naprawdę walczę z pasji, robię to praktycznie od dziecka. To wyszło samoistnie i jestem szczęśliwy, tak naprawdę nie potrzebuję jakiegoś, nie czuję zmęczenia w tym, co robię. Czyli wychodzisz do klatki odprężony, robisz swoje i wygrywasz pas mistrzowski Federacji PEN. W kategorii lekkiej w sobotę pokonujesz Mateusza Rembeckiego. Skoncentrowany i robię to. Dobrze, dziękuję bardzo. Łukasz, powodzenia. Dziękuję bardzo i za chwileczkę